Witajcie! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam jeden ze swoich większych projektów, a mianowicie budowany od zera programator pamięci równoległych. Poświęcę także chwilę na opowiedzenie Wam o innych projektach, którymi się zajmowałem w czasie, gdy nie wrzucałem nowych filmów. Będzie to m.in. Cyfrowa Pluskwa oraz komputer na Z80. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od tego, co było bodźcem do rozpoczęcia budowy programatora. Jakiś czas temu, chyba około 2 miesiące, 2 miesiące temu, dostałem od jednego ze swoich widzów mnóstwo różnych cyfrowych scalaków, w których skład wchodziły między innymi pamięci UVEPROM, FLASH oraz EEPROM. Jak widzicie, są to pamięci równoległe. Tak, dla porównania, pamięci szeregowe o pojemnościach dużo większych niż te pamięci wyglądają tak. Mają dużo mniej wyprowadzeń i idzie je bez problemu zaprogramować. Programatorem za kilkadziesiąt złotych, nawet poniżej 30 można dostać, takiego na przykład EZP 2019, i takim tanim programatorem bez problemu możemy sobie wygrywać wsad do tego typu pamięci. I już na pierwszy rzut oka widać, że takiej pamięci nie zaprogramujemy takim programatorem. Ona tutaj zupełnie nie pasuje. Potrzebujemy czegoś innego. Bardzo popularnym komercyjnym programatorem do takich pamięci jest TL866. Nim można zaprogramować niemal wszystko, ale bardzo dużą wadą jest jego cena. Zobaczcie, tu mamy na przykład 310 zł. Tu nieco poniżej 300, tutaj powyżej 400. No, generalnie te ceny są w granicach od 250 do 400 zł. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was mógłby sobie pozwolić na taki wydatek. Ja teoretycznie mógłbym kupić sobie tego typu programator, ale jestem zwolennikiem tańszych rozwiązań typu zrób to sam. Budowę programatora zacząłem od stworzenia koncepcji układu. Raz sobie, które wyjście pamięci, która nóżka, za co może odpowiadać. Jako, że miał to być programator uniwersalny, to tutaj te wyjścia w podstawce muszą spełniać różnorodne funkcje w zależności od pamięci. Sprawdzałem w notach katalogowych swoich pamięci, jakie funkcje pełni dana nóżka. Później to tutaj zapisywałem. I jak była to funkcja, której jeszcze tutaj nie było, to ją po prostu dodawałem. Jak to zrobiłem? Zlutowałem pierwszą wersję programatora, która, jak widzicie, w tym momencie jest tylko wspomnieniem. Powstała nowa, lepsza wersja, ta ostateczna. Po zlutowaniu wersji pierwszej wziąłem się zapisanie kodu. Nie jest on tak pokaźny jak w przypadku komputera 8 -bitowego. Ale też nie można go nazwać małym. Mamy tutaj 2300 linii. W miarę jak ten kod się powiększał, zauważam kolejne wady i ograniczenia wersji pierwszej programatora. Między innymi była wolna. Nie wszystkie pamięci dało się programować. Ja zazwyczaj, jak coś robię, to porządnie, dlatego postanowiłem rozlutować tą pierwszą wersję. I stworzyć wersję drugą. Która była na tyle dobra, że mogłem ją już zamknąć w obudowie. I po doszlifowaniu, dopieszczeniu kodu uznałem programator za skończony. Wtedy narysowałem schemat programatora już nie na kartce, tak jak to zazwyczaj robiłem, byłby to czysty masochizm. Postanowiłem pierwszy raz użyć jakiegoś programu do rysowania schematów, padło na Kikada. No i muszę przyznać, że wyszło to całkiem nieźle. Schemat rysowałem w sumie jeden dzień, nie było to zbyt pracochłonne, i całość jest dużo bardziej przejrzysta niż gdybym to rysował na kartce. Dzięki temu, że schemat jest w programie, można w bardzo prosty sposób zaprojektować płytkę drukowaną, wytrawić ją i nawet sprzedawać kity do budowy programatora. Zaprojektowanie płytki wcale nie byłoby takie trudne. Wystarczy odpowiednio tutaj poustawiać sobie te elementy według uznania, żeby to wyglądało w miarę estetycznie, łatwo to później było połączyć ścieżkami, i później albo drukujemy. Schemat na papierze kredowym i wytrawiamy, albo wysyłamy do jakiejś firmy typu JLCPCB, żeby oni nam to zrobili. I mamy nasze płyteczki. Żebyście nie mieli problemów z obsługą programatora, napisałem także dokładną instrukcję obsługi. Tutaj wszystko macie wytłumaczone, podzielone na takie małe rozdziały. Wszystkie te rzeczy, o których teraz mówię, czyli instrukcja, schematy, kod dla programatora, znajdziecie na dysku Google, linka macie w opisie. No dobra, wystarczy gadania, przejdziemy teraz do testowania. Programator zasilamy zasilaczem dającym napięcie od 18 do 24 V. Wydajność prądowa wystarczy nawet 100 mA. Podłączamy. Krótka animacja startowa, no i mamy ekran, na którym możemy sobie wybrać pamięć, którą chcemy zaprogramować. Jest tu ich naprawdę sporo. Na początku są eeprom później pamięci FLASH, a na końcu pamięci UVEPROM lub PROM. Na początek weźmy pamięć W29C020. Jest to pamięć flash o pojemności 256 kB. Wkładamy ją do podstawki. Tutaj, jak widzicie, użyłem takiej najtańszej. No i teraz widzę, że nie była to najlepsza opcja, bo te blaszki tutaj się wykruszyły. Ja tutaj tą podstawkę w taki hakerski sposób dogiołem. Nie wiem, czy tutaj dobrze to widać, ale te blaszki, które normalnie przylegały do ścianek. Odgiąłem w taki sposób, że pamięć tutaj dobrze styka i nie potrzeba tych sprężynujących blaszek w środku. Wam polecam użyć taką podstawkę ZIF. Tutaj bardzo łatwo wkłada się pamięć, nie trzeba jej wciskać, tak jak tu. Później zaciągamy tą wajchę, programujemy, zwalniamy i wyciągamy pamięć. Podstawkę zamówiłem po skończeniu programatora. Jakbym miał ją wcześniej, no to oczywiście użyłbym tej. To włóżmy pamięć w podstawkę. Wcięcie powinno znajdować się tutaj, a ta część pamięci zawsze musi dojść tu do końca. Czyli niezależnie od tego, jak długa jest pamięć, zawsze te nóżki wkładamy tutaj, od tej strony. I delikatnie wciskamy pamięć w podstawkę. Wybieramy ją na ekranie. No i może na początek zobaczmy info. Co nam się tu wyświetli? Mamy, jak widzicie, nazwę pamięci i typ, pojemność, ID producenta, ID układu, rozmiar strony. Tą pamięć zapisujemy stronami. Tu mamy powiedziane, czy pamięć ma funkcję wymazywania. Jak widzicie, ma. Tu jest napięcie programowania. Ta pamięć nie potrzebuje wysokiego napięcia, takiego jak 12 czy 13 V. To UV promy i niektóre E promy używają go. Niżej mamy napięcie wymazywania 5 V, czyli takie jak napięcie zasilania całej pamięci. Dalej mamy powiedziane, czy pamięć trzeba wymazać przed zapisem. Tej nie trzeba. Tu programator mówi nam, czy pamięć ma SDP, czyli Software Data Protection. Ta pamięć ma. I tu jeszcze jest informacja o sektorach rozruchowych. W tej pamięci mamy takie sektory. Możemy sobie sprawdzić, czy są odblokowane. Jak widzicie, są. Tym przyciskiem możemy wyłączyć SDP, o ile się da. A jak wciśniemy go dwa razy, i przytrzymamy, to przeprowadzamy tak zwany blank check. Sprawdzamy, czy pamięć jest wymazana. To trzeba zrobić przy zapisywaniu UVE promów. One muszą być wymazane, żeby nie było żadnych błędów przy zapisie. Wróćmy teraz do listy opcji i wybierzmy program. I się wyświetla No Flash Present in Z SPI Flash. Nie mamy pamięci SPI Flash. Przy zapisie jest ona konieczna, bo to właśnie z niej dane są przepisywane do pamięci tutaj w podstawce. Zaprogramujemy naszego flasha programatorem EZP2019. Wgrajmy do pamięci na przykład kod programatora. Po prostu go skopiuję. I wkleję tu. Zajmuje to trochę czasu, ale można użyć pamięci o mniejszej pojemności. Tamta miała akurat 2 MB, ale taką pamięć jak ta, 128 KB, zapisuje się w kilka sekund. Umieścimy flasha w programatorze i włączmy programowanie. Od razu zmierzymy czas. Pamięć zapisana, teraz programator sprawdza, czy to, co zapisywał, to, co jest zapisane, zgadza się z danymi w pamięci SPI flash. Czy nie było tam żadnych błędów przy zapisie? Zajęło to nieco ponad minutę. I to jest jedna z największych pamięci, jakie programator obsługuje. Generalnie zapis plus weryfikacja nigdy nie zajmie dłużej jak dwie minuty. I mamy wgrane dane do naszej pamięci. Teraz użyjemy innego scalaka pamięci W27F256. To także jest pamięć Flash, ale trochę starsza, innego typu. Ona, jak widzicie, używa już tego wyższego napięcia programowania. Napięcie wymazywania także jest wyższe niż 5V. Trzeba ją wymazać przed zapisem. I nie ma ani SDP, ani sektorów rozruchowych. No dobra, to zaprogramujmy ją. Zajęło to jedynie 12 sekund, to około 13. Dużo szybciej niż poprzednia pamięć. Weźmy coś o mniejszej pojemności. Jak na przykład ta malutka pamięć. 2 KB. I tutaj zapis już trwa ułamek sekundy. I cyk zapisana. Teraz użyłem pamięci 8 KB. Także zapisuje się prawie tak samo szybko jak ta poprzednia pamięć. Teraz zaprezentuję wam funkcję wymazywania na przykładzie pamięci EN29F002. Najpierw ją tu musimy znaleźć. Wkładamy w podstawkę i wybieramy erase. Wszystko działa prawidłowo, pamięć wymazana. Programator od razu sprawdza, czy ona faktycznie się wymazała, a jak to się nie uda, to wymazywanie kończy się błędem. Przeprowadźmy teraz blank check. No i faktycznie pamięć się wymazała. Teraz zobaczmy, jak nasz programator radzi sobie z zapisem pamięci UVEPROM. Mam tutaj taką, dosyć popularną, 27C512. Jej pojemność to 64 KB. Teraz znajdźmy pamięć na liście. No i zaprogramujmy. I cyk. Pamięć mamy zapisaną. Przed zapisem trzeba przeprowadzić blank check, czyli sprawdzenie, czy pamięć na pewno jest wymazana. Ja to już robiłem wcześniej. Jeśli chodzi o wymazywanie pamięci, no to robi się to światłem UV. Zaraz wam pokażę w jaki sposób. Jak widzicie, po przeprowadzeniu blank tej pamięci, wychodzi na to, że nie jest wymazana, coś tam jest zapisane. Więc wyjmijmy ją sobie i włóżmy do wymazywarki. Na razie jest to zwykła prowizorka, po prostu taka świetlówka UVC położona w szafce. Generalnie to światło, które ona wytwarza, jest szkodliwe dla oczu i skóry. Dlatego powinna być zamknięta gdzieś. Nie powinniśmy się w nią wpatrywać. Teraz położę świetlówkę na okienku pamięci. Włączę ją. I za 5 minut pamięć będzie wymazana. Minęło już ponad 5 minut. Sprawdźmy, czy pamięć się wymazała. No tak. Wszystkie bajty wymazane możemy ją zapisywać. Ja zazwyczaj wymazuję 10 minut, a nie 5, tak na wszelki wypadek. Nie wszystkie pamięci wymazują się tak szybko jak ta. To, co Wam zaprezentowałem, to oczywiście nie wszystkie funkcje naszego programatora. O tym, jakie są jego pełne możliwości, dowiecie się, czytając instrukcję. Myślę, że warto było poświęcić prawie dwa miesiące na budowę tego urządzenia. Działa niezawodnie. Powiedziałbym nawet, że tak samo dobrze jak programatory komercyjne. I ma jedną ogromną zaletę cenę. Za wykonanie tego programatora EasyProga, bo tak go nazwałem, zapłacicie nie więcej jak kilkadziesiąt złotych. Programator, już sobie odłożymy. I przejdziemy do układów, o których mówiłem na początku filmu. Zacznijmy od cyfrowej pluskwy. Jak widzicie mamy tu na pokładzie Arduino Pro Mini, pamięć SPI Flash, ta akurat ma 8 MB. Tutaj jest taki układ zabezpieczający baterię, i też pozwalający na jej ładowanie z USB. Mamy tu też wzmacniacz operacyjny, mikrofon, podkówkę oraz takiego małego jacka. Gniazdo. Żeby układ był jak najmniejszy, lutowałem go głównie w SMD. Jest tutaj masa różnych rezystorów, kondensatorów SMD. Interfejs to taki wyświetlacz OLED i trzy przyciski. Mamy tutaj menu. Możemy sobie wybrać nagrywanie, odtwarzanie, ustawienia. To jest oczywiście wszystko w powijakach. Na razie działa, w pełni działa tylko menu, ale możemy już jako tako nagrywać i odtwarzać. Nie ma jeszcze ustawień. No i tutaj jak widzicie mamy taką kontrolkę baterii, która pokazuje w jakim stopniu bateria jest naładowana. Jakość dźwięku nie jest zachwycająca, ale do nagrywania rozmów wystarczy. Pluskwa ma automatyczną regulację czułości oraz nie nagrywa ciszy. Mamy tutaj lampkę, która zapala się wtedy, jak pluskwa nagrywa. Zobaczcie, jak przestanę mówić. Lampka gaśnie. Zacząłem mówić, znowu się zapala. Pluskwa po prostu nie marnuje pamięci, nie zapisuje ciszy. Te rozbłyski od czasu do czasu. To jest wymazywanie sektorów w pamięci flash. Ona tam potrzebuje około pół sekundy, żeby wymazać sektor. Na czas nagrywania możemy wyświetlacz odłączyć. A żeby nagrywanie przerwać, podłączałem wyświetlacz i naciskałem przycisk. Pojawia nam się tutaj od razu długość nagrania. Adres, na którym się zatrzymaliśmy, możemy nagrywanie wznowić albo wrócić do menu. Zanim dokończę pluskwę, minie jeszcze trochę czasu. Znacznie bliżej do kończenia jest projekt komputera na Z80. Komputer wyglądał tak. Tu mamy UV-Proma, pamięć programu. Tu jest procesor Z80. Pamięć RAM. Tutaj mamy dekoder adresów. A w tym miejscu są już porty wejścia, wyjścia oraz rejestr sterujący portami. No a tutaj jest logika sterująca naszymi portami. W rejestrze możemy sobie ustawić, które wejścia, a raczej które piny mają być wejściami, a które wyjściami. Od drugiej strony mamy dosyć pokaźną plątaninę przewodów. Nie jest to kompletny chaos, tylko uporządkowany i polutowany bezbłędnie, bo komputer działa jak w zegarku. Napisałem taką prostą gierkę Ponga pod Z80. Zresetujmy teraz komputer. I jak widzicie, Pong działa. Możemy sobie zagrać w Ponga na Z80. Gierkę tę napisałem w czystym C bez żadnych bibliotek. Samemu musiałem stworzyć sobie funkcję typu delay. Napisałem także obsługę I2C oraz wyświetlacza. Sam kod jest dosyć krótki, nieco ponad 400 linii. Myślę, że fajnie jest zbudować sobie komputer od kompletnego zera i od kompletnego zera napisać pod niego jakąś grę. Kod do ufałe proma wgrywam oczywiście swoim EasyProgiem. Na koniec pokażę wam jeszcze taki prosty układ przejściówkę. Z jednej strony podłączamy ją do programatora, w moim przypadku EZP 2019, a tą końcówkę podłączamy do EasyProga. Tutaj wkładamy pamięć SPI Flash i teraz nie trzeba jej przekładać z EZP 2019 do EasyProga. Ten układzik sam nam będzie przełączał, który programator ma sterować pamięcią, jak wykryje, że EZP 2019 chce pamięć zapisać, no to po prostu przełączy linię danych. I dane będą płynęły pomiędzy EZP 2019 a pamięcią, a nie pomiędzy EZPROGIM a pamięcią. Gdy zapis się skończy, znowu EasyProg zyska dostęp do pamięci i będzie mógł przepisać dane z pamięci szeregowej do programowanej pamięci równoległej. Układzik bardzo ułatwia życie i nie jest zbyt skomplikowany. Pewnie nagram o nim jakiś krótki film. Albo dołączę go do filmu o jakimś innym układzie. Bohaterem następnego odcinka najprawdopodobniej będzie komputer na Z80. Pokażę wam jego schemat, opowiem o tym jak działa i jak powstawał. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli się podobało, dajcie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go. A ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia za jakiś czas.